trenerze, początek w waszym wykonaniu tego meczu bardzo obiecujący, jednak wracacie z Torunia bez punktów. No tak, wracamy bez punktów, natomiast myślę, że mecz nie wyglądał jakoś źle w naszym wykonaniu. Mamy to do siebie, że mamy naprawdę bardzo młody skład, cały czas to powtarzamy i te wyjazdy są ciężkie dla nas. W zeszłym sezonie, pamiętam, bardzo mało punktów zdobyliśmy na wyjazdach, zdobywaliśmy głównie u siebie. Ten sezon rozpoczęliśmy zwycięstwem nad Głogowem, teraz się nie udało. Trudno, no, czekamy na następne mecze, teraz się liczą tylko Katowice. Dwa lata temu z Toruniem nie przegraliście meczu w pierwszej lidze. Jak ocenia trener drużynę z Torunia po tych dwóch sezonach? No, drużyna diametralnie się zmieniła, tak? Jest nowy trener, nowi zawodnicy, wiadomo. O wiele lepiej to wygląda, niż wyglądało. Tamten sezon pierwszej ligi, myślę, zwłaszcza drugą rundę, gdzieś tam my zdominowaliśmy. I to my awansowaliśmy do Ekstraklasy, a nie drużyna FC Toruń. Natomiast wiadomo, drużyna FC Toruń to klasowa drużyna i dzięki tutaj Klaudiuszowi wygląda tak, jak wygląda, tak? I myślę, że każdy się z nimi musi liczyć. Może początek mieli taki niemrawy tydzień temu w Chojnicach, natomiast dzisiaj zagrali bardzo poprawnie. Przede wszystkim dyscyplina taktyczna, która nie pozwoliła nam gdzieś tam w tym ataku pozycyjnym za dużo pograć. Natomiast, tak mówiłem, też mieliśmy swoje sytuacje i to różnie mogło się poukładać. Chyba w pierwszej minucie ja miałem sytuację 100%. Kto wie, gdybym to strzelił, może inaczej by to wyglądało, tak? Oskar, wracasz do Torunia ponownie po roku, teraz w nowych barwach Red Dragons Gniewy. Jak ocenisz dzisiejszy swój udział w tym spotkaniu, niestety przez was przegranym? Oczywiście na plus, no wiadomo, wynik mówi sam za siebie, tak? 3-0, nie mieliśmy nic do stracenia, straciliśmy kolejne bramki po pierwszej połowie. No myślałem, jesteśmy już przy następnym meczu. Jedyny cel teraz wygrać u siebie z Katowicami. Tutaj przyjechaliśmy z taką myślą, że możemy, a nie musimy, tak? Ogólnie jesteśmy zadowoleni z dzisiejszej gry. Uważamy, że wynieśliśmy coś wartościowego z dzisiejszego meczu. Katowice w tej kolejce też bramy jak nie strzelicie. Czy sądzicie, że przełamiecie tą pasę bezstrzelnego gola w kolejnym spotkaniu u siebie w Pniewach? Wydaje mi się, że na pewno strzelimy. No, po to gramy, żeby strzelać, trenujemy, tak, każdego dnia. Jesteśmy zmotywowani i będziemy walczyć w każdym meczu. Krzysztof niezmęczony po całym ciężkim tygodniu gry, turniej w Chorwacji, a teraz kolejny czas na mecz ligowy. Nie, cały czas w treningu jestem od poniedziałku do piątku. Tam były tak naprawdę 4-5 meczy, czyli tak samo jakby to był trening, więc regeneracja była po każdym meczu. 100% dzisiaj. Nie udało się strzelić tobie bramki, ale kolegom jak najbardziej. 3-0. Chyba ten wynik musi cieszyć. Bardzo cieszy. No, mamy pierwsze 3 punkty w Ekstraklasie. Tak naprawdę mój debiut przed własną publicznością. No, mam nadzieję, że się podobało i że spełniłem gdzieś tam pokładane we mnie nadzieje. To teraz czekam na trenerze. Bardzo nerwowy początek tego spotkania, ale Mikołajewicz otworzył worek bramkami i 3 punkty zostałem w Toruniu. Chyba bardzo pozytywny mecz w wykonaniu drużyny. Nie wiem, czy nerwowy początek. Graliśmy z niezłą, bardzo dobrze broniącą drużyną i ciężko było przeforsować no świetnie broniących gości. No w końcu udało się znaleźć na to sposób. Mieliśmy swoją strategię, aby przejść dobrze zorganizowaną obronę i na szczęście no udowodniliśmy, że potrafimy ten sposób znaleźć na drużynę z Pniew. Myślę, że to był bardzo dobry mecz futsalowy, tak ogólnie podsumowując. To były dwie drużyny, które grały w futsal tutaj. To nie było przypadkowości ani przez moment. Myślę, że niezły mecz dla kibiców. Tempo tego meczu, sytuacje. Także no, myślę, że dobry początek, dobry debiut przed toruńską publicznością i zachęta dla kibiców, aby odwiedzali naszą halę tak licznie jak dzisiaj przynajmniej. Także to jest bardzo budujące, że publiczność dopisała dzisiaj i bardzo wielu ludzi mogło obejrzeć to spotkanie. Jak na razie w Toruniu za pana kadencji drużyna jeszcze nie jest pokonana cały czas w rozgrywkach ligowych. Teraz czas chyba, aby zdobyć punkty na wyjazdach. Faktycznie nie przegraliśmy, zgadza się. No oby tak było, no fajnie byłoby, gdyby Toruń był taką twierdzą nie do zdobycia. Wiadomo, że nic nie trwa wiecznie, ale oczywiście tutaj na swoim parkiecie czujemy się na pewno mocni. Oczywiście będziemy starali się na wyjazdach również punktować, bo po to gra się, po to się rywalizuje, żeby wygrywać i na pewno takie mamy nastawienie mentalne do każdego meczu, aby walczyć o 3 punkty, o pełną zdobycz w każdym meczu. Także na pewno będziemy robili wszystko, aby przywozić również z wyjazdów punkty.